właśnie Paweł Chmielowski, jeden z liderów, zada kłamstwo teraz. Paweł, zapomniałeś nut. Bardzo ważne. Rzecz dzieje się w przyszłości. Dotyczy bardzo wpływowego polityka Imperium Zła, który stał ponad Lordem Vaderem. Był to komandor Tarkin. Nie widział nuty, pamiętaj. Można, czy jeszcze próbujesz? Pewnej klimaty w krainie wiecznej zimy. Na tyle, na ile można by określić jakieś jego konkretne pochodzenie. Podobno kiedyś działał razem z Boba Fett. Potem ich drogi rozdzieliły się. Jeden zrobił karierę na niebie państwowej, drugi stał się łowcą na grób jedynie. Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin. Panie, panie, można było się spodziewać pana komandorze Tarkin, to dzieło. Hania. W ogóle uczciwe jest to wszystko. Polityka to tarzanie się w błocie i każdy się musi ubrudzić. Tak się toczą losy niezbadane. Nie wiesz, kim się stanie, co się komu stanie. Tylko tyle i aż tyle tam wiedzieć się stare. Niekiedy tylko coś więcej powiedziane. Można się było spodziewać, że to pan komandorze Tarkin. Można było się spodziewać, że to pan komandorze Tarkin, to dzieło. Hania. 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 Na wysokim stanowisku czyny żołnierze. Może zniszczyć nawet całą planetę. I nic złego słowa nie piśnie nawet przed obliczem senatu. Gdzie wtedy idą podatników pieniądze? Urzędowa grabież najbardziej jest nęcąca. I kto się dowie, że żabowie ci bandyci pod czołem finansują, by zostawić ich spokoju. Można było się spodziewać, że to pan komandorze Tarkin to zrobił. Ale, ale można było się spodziewać, że to pana komandorze Tarkin to dzieło. O la la la, Hania. 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 Thank you.